Aksior, doładuj turbo! Twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hej, yo, cześć, witajcie, jestem Aksior, ze mną Grzybek. Eldo. I dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w dwóch. Jesteśmy w bazie, jesteśmy wyposażeni. Ja plecak sobie znalazłem na szybko CMR-kę, czyli największy plecak już Grzybek miał, więc on ma lepszy start. Ale ja mam też 24-slotowy. Muszę sobie zamontować większy oczywiście. Ja mam snajperkę i M4-kę. O, widzicie? Dwa medkity, ale w sumie wiesz co, jeszcze wywalę tylko ten strój i wezmę sobie jeszcze w sumie morfinę i painkillera. A ja picie dla nas. O właśnie, pustą butelkę weź, to sobie napełnimy gdzieś. Są trzy. To jedną weź pustą. Okej, jedna. Gramy pod innymi nickami i na razie w dwóch wybiegamy. I jakie plany? Chcieliśmy iść do Los Santos, ale postanowiliśmy, że dawno nas właśnie nie było w LV, więc zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Wejdziemy w głąb. Wiemy, że jakiś dziki snajper jest przy stacji benzynowej. Bo ja tam byłem poszukać właśnie plecaka, wam powiem. Powiem ci, że ja bym obszedł ten, jednak tę stację benzynową, tam na prawo bardziej, koło tego zamku. Ale to chcesz tu od prawej, ale chcesz tam go wyczaić jakoś? Bo to może być na dole. Bardziej chciałbym go uniknąć, wiesz? Mówisz? Mhm. A gdzie on mógł się czaić? On mógł się przy kasynie zataić, tylko na wysokości tam nie ma za bardzo jak, więc albo helikopter na wysokości. Helikopter albo... Nie wiem, gdzie tam jeszcze wyżej można wejść, tam się nie da się, chyba że nawet z samochodu jakiś budynek by wskoczył, ale... Albo z drogi ujechali i kurwa zeskoczył ze samochodu czy coś i zaczął dupsyć, nie wiem właśnie. Ciekawi mnie, skąd on do nas zaczął otwierać ten ogień. Nie ma co się zastanawiać. Jak znajdziemy jakiś pojazd, to będziemy musieli go też chyba zamotać, słuchajcie, bo krucho z pojazdami. Nie graliśmy od razu po tym starcie, ale powiem wam, że poza nagraniem znaleźliśmy quada drugiego, więc mamy dwa w bazie, ale to zostawimy sobie na zaś kiedyś. Za bardzo nam się ostatnim czasem spodobało bieganie po miastach. Tylko gorzej, jak nam właśnie taki samochód nadjedzie i zrobi plecki, nie? To jest samotne takie. Marfina. O, aż okay. Tak? Znaczy, painkiller. Kurde, teraz to nie ma co wbiegać na ten parking, nawet jakby tam admiro był. Bo to 5 minut zejdzie jak nie więcej. No. Jeszcze jakby spadochron się na wysokości tam odpalał, to... Odpala się. Tak? Ale nie testowałem. Zginiesz? Raz testowałem, raz nie zginąłem. Ej, bo ja GPS, jak znajdziesz drugi GPS, to mi powiedz. Spoko. Zaglądaj, bo zapomniałem w ogóle, mi wypadło z głowy, kurde, teraz dopiero tak spojrzałem. MP7 to nie ma po co. Miliony jedzenia zebrałem. No to dobrze. Plecaczek, jak będziesz miał większy niż Alice Pack, to też krzycz. Okej. Okay. Bo ja nie mogę teraz za bardzo lutować, mam chyba 5 slotów. Trochę słabuśko na to. Morfiny, tank parcy, wszystko co niepotrzebne. Na pewno tyle lutu tutaj nie będzie w postaci, no dobra, jedzenie. Nie wiadomo też, kiedy był restart, ale nie będzie tyle, co w Los Santos, bo w Los Santos widzieliście, pokazywaliśmy wam ostatnio nowe miejscówki, gdzie są luty, bo my je robiliśmy, tak więc też inaczej było tam właśnie jakieś rzeczy znajdywać, a tutaj tak za dużo nie dodawaliśmy. Opona i coś do jedzenia chyba. Jedzonko sobie wezmę. Już mi się picie na pomarańcz robi. W gili się ubrałem, liczę na to, że mnie ktoś nie zobaczy. Albo że kogoś spłoszę tym strojem samym, że jak zobaczy, to powie: o kurde, gili, i ucieknie, nie? Skype coś napisało. U ciebie też, czy nie? Nie, u mnie nie. A, czyli to do mnie. Mam podgłoszone. Tak więc niestety to nie ten na D, którego imienia wymawiać nie można. W ogóle to nie wiem, gdzie tam jesteś na GPS-ie, bo ja cię nie mam, bo nie mam tego GPS-y cały czas. Ja sobie słabo skaczę po moich miejscówkach. Dobrze. Zobacz z tyłu do góry, jest ta fioletowa kopuła, co nie? No jest. No to na nią łatwo się dostać i tutaj jest takie miejsce na namioty, bardzo dobre. Zobacz, no zobacz. Kiedyś tam biegaliśmy u Crossa, jak byliśmy. Właśnie sobie tutaj jest. No widzę. A bo tam na dachach też jest dobra miejscówka. Tam się zombiaczek. Survival Backpack 22, ma ty już jaki? Ja mam 24. Aha, dobra. Army Clothing, a wezmę, stroje zbieramy. Powiem wam, że stroj nam się też zaczyna robić, bo mamy coś około 30. Może nie gili takich mamy dużo, ale Army Clothing to chyba mamy z 15. No coś takiego. Szeryfów, może szeryfów tak często się nie ubiera, ale to zawsze inny strój, wystrój. Więc troszeczkę zaczynamy składować w tej bazie.
Ale biegnę gdzieś w głąb, stary, nie wiem jak to się skończy. Ja też biegnę w głąb. Bo ja cię nie mam cały czas, nie widzę. Chciałbym do ciebie nie zaczął dupić. Ja jestem z tyłu. Ty masz armii, Jakbyś do mnie zaczął strzelać, to ja ci powiem. Aha, okej. Okay. Jakby, żebyś zdążył, to się móc, żebym nie ten, miał chujową celność. Bo cię zabiję przed tym, jak ty powiesz i co. I śmierć. Jak coś, jestem na zupełnie innej ulicy niż ty. Jestem na prawej ulicy. Ciebie. Mhm. Ja się zbliżam pod policyjny, tylko kurde... Boli to, że kurwa ktoś może być na tym dachu tam. Mhm. Chyba, że możemy zrobić tak... O, mam GPS-a, dobra, jeszcze będę widział. O, okay. I mam chyba większy plecak. Tak, mam 38, nice. Wow, nice. To już jest inna sprawa. O, a wezmę sobie zapasową broń AK-74 z dwoma magazynkami. Te semagi po drodze chociaż pozbieram. Tak więc zobaczymy. Ty jesteś z prawej mojej. Wiesz co? Ja zrobię pauzę, a ty sobie polutuj. Więc zaraz się widzimy w nagraniu. Wracamy, słuchajcie, zabiłem ziomka. A ja muszę awk. Mhm. A jak się kampił, jak wiedział, że ja tu jestem? What the fuck w ogóle? Słuchajcie. Ja byłem a w chwilę, dlatego zrobiłem cięcie. Wracam, a gościu, wyszedłem, patrzcie, dwa kroki, a on kurwa na przycelowaniu już tutaj leciał. Co to WHD do MTA, kurwa, od kiedy takie coś istnieje? Miał garanta, ale... Ciekawe, czy był z kolegami. Ale jak się przeraziłem, wam powiem, normalnie mnie w brzuchu zaczęło jeździć. Dostałem raz garanta. Bo nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. Przeczytałem nick, bo mówię, kurwa, nie wiem, co to, czy grzybek, czy co to jest, kurwa. Nie widzę go na GPS-ie. Grzybek jest, a w chwilę, Jezu, musiałem zdobyć, żeby tą akcję pokazać. Zabiłem go poza. Niestety, widzicie, że jest morderstwo, więc nie kłamie. Na faktach. Ja się przeraziłem, kurwa, ale jak wiedział, ja nie wiem, czy on tu biegł, czy poszedł poszukać broni, bo nie mógł mnie z pięści zabić, czy co. Ty, no autentycznie, z automatu jakby nie wiedział, że ktoś tam stoi z lewej i od razu wychylam, kurwa, na skołpie, nie? Tak po prostu, patrzę, a jest tam gościu, nie? No on coś takiego właśnie rozkminił, nie? Co to w ogóle było, to żebym się kurwa przeraził? Prosto wcelowany ze skołpem na mnie sobie wyszedł. A coś grzybek, nie jestem pewny, ale ktoś krzyczał, że kurwa helikopter. A teraz nie ma go, to mi nie powie. Nie wiem, czy coś tu kurwa lata, stoi gdzieś. Nie wiem, czy grzybek umarł, czy se po prostu tam reloga dał. O cholera, żebym się zaraz nie zdziwił przy tym policyjnym. Ja bym tu chciał na dach wejść. Tu przelezę. Czy tu wskoczę teraz, ciekawy. Pcz, pcz, pcz. Śmietnik? Nie, nie wskoczę. Tu też nie wskoczę. Wezmę sobie snajperkę. Chcę sprawdzić, czy się nikt na parkingu nie krząta. No to jest snajperskie miejsce. Kroki słyszę. Ktoś tu biega. Kurwa. Słychać, a nie widać, albo po budynku. Oj, się robi nieciekawie, kurwa. Trochę się dygam. Cisza przed burzą. Dziwne rzeczy się odwalają. Pić mi się chce, nie mam nic do picia. Wiecie co? Pierwszy raz zaryzykuję i chyba sobie wybiegnę na ten parking. Może akurat kogoś tam zastanę. A jak nie, to się na skołpie ze snajpy polu rozglądam, czy co jest jakiś ruch w ogóle dookoła, więc widzimy się, jak będę na górze. Dobra, słuchajcie, wbiłem sobie na ten dach, obserwuję dookoła, nic się nie dzieje, zero ruchu, zero zombie. 40 osób na serwerze, a tu pustki. Przy policyjnym, a zawsze co my przypadkiem przejdziemy, przebiegniemy tutaj, to kurwa, kamperzy, snajperzy. Ach.
A jak człowiek wejdzie ze snajperką, przygotowany na wszystko prawie, to nic nie zostaje. No i tak to, tak polega DayZ, nie? Gdzie nie spojrzy, to nic nie ma. Z żadnej flanki. To szpital chyba by był lepszym pomysłem niż tutaj, takie mam wrażenie. Dobra, słuchajcie, no to ja stąd schodzę. Przynajmniej umierałem przed chwilą, a znalazłem, wchodzą tutaj dwie butelki picia, więc trochę się napoiłem, jest już lepiej. Bo metki to ostatni mi został. Dobra, zobaczymy jak to będzie, jak zejdę. Dobra, wracamy, słuchajcie, jest już ze mną Grzybek ponownie. Jest. I słuchajcie, na tym policjantem nic się nie działo. Po drodze ja sobie lutuję picie, jedzenie, już jestem na zielono kompletnie, już zapas sobie nawet sporządzam, można ująć. Lecimy na szpital, może tam się cokolwiek będzie działo, a jak nie, to nie wiem, czy na rejek kichniemy, to albo na militarkę pójdziemy. I znalazłem sobie OS-paka, czyli tego drugiego największego. Nice. A więc już jestem doposażony w ten plecak, najważniejszą część. Idę na stację paliw. Dobrze. A ja wejdę tam na budynki, położę się, obczaję teren dookoła. Ach chuja. Albo ktoś mnie zaraz tak szybciej obczai, że zaraz kurwa mnie zdejmie. Na razie zemką tu wbiegam na bliski. Słuchajcie, no tego gościa, co tutaj... Ty, no czaisz, ja se usiadłem gdzieś tam kurwa w ogóle w takim zakamarku, którego nigdy nie widziałem w tym mieście, nie? Mhm. I on na kucku był, zrobiłem to awk, poszedłem, wracam stary. Ziomek mi się tak wychylił, nie? Z wcelowaniem. Mhm. No kurwa, wiedział na 1000%, że ja tam jestem z garanta, nie? Wyjebał mi headshota, nie? Ale dojebałem go. Aha. Jakiś random, bo się zwłoki nawet, ale już broń miał, nie? Ale cholera, jakżem się zdziwił. Nie, jednak odurzyłem te karnistry. Kurwa. Czyli powiadasz, że zrobiłeś. Szpital cichutko. Spokojniutko. Ty, jak oni wchodzili na ten niebieski z billboardem takim? Tam, gdzie tego ziomka wtedy zabiłeś, nie wiesz, nie? Wiem gdzie, znaczy... Może helką, albo... No właśnie, że bez użycia takich rzeczy. Czy da się tam jakoś, kurde, próbuję jakoś ludzko rozkminić, ale... No jakbyśmy na binko wbili z samochodu... Chyba albo wiem, z jakiegoś jak wraka, albo z tego murku może się da tu skoczyć, bo ja widzę na binko... A, kład jedzie, kład jedzie! Spróbuję zdjąć. Okej, ja nie widzę. Luz. A ja bo może... Jest rowerzysta, zaraz będziemy mieli. Nie strzelam, chociaż czekaj, bo on spierdala. To ty? Jest, mamy rower, zabiłem go. Czarny. Tak. Padł. Tak? Tak. Idziemy po rower. Gdzie jest? Weź zlutuj tam na drodze. Ty, ale dostał dwa pociski w plecy, nie wiem czy... Pierwszy może nie trafiłem, bo to na rowerze to już w ogóle bugi jak chuj. Sanchez jest gorszy. 5 pocisków typa i... Wiesz co wybuchło. Ty, gdzie ten rower kurwa zajechał? Czy on za siatkę wjechał? No autentycznie spadł z niego. Dostałem killa. Ej, tam zwłoki spadły teraz z powietrza, czy mi się zdawaje? No, spadły zwłoki. Lutuję 9 magów do Akacza. Ło kurwa, widzisz? To zlutuj go całego. Ej, what the fuck? Ten rower skręcił tu w siatkę, to powinien się odbić i tu być. Zobacz, czy za siatką gdzieś nie leży, czy mu się poczekaj. Nie przejechał, kurwa. Bo go tu nie ma dalej. Macemara. No to nice, to sobie wezmę, żeby już on nie miał, hehe. Sorry, czarny. Ty, ale gdzie ten rower, kurwa, wypierdolił? Czerwony rower miał. Ham? Ty jesteś tam. Ham? Ja już mam full. Tak, jest. Pa, strzały! Ej! Gazowany. Co ty pierdolisz? Stoi na środku na drodze. Poczekaj, zakamp się, on podejdzie po mnie. O, chyba nie widział. A z której strony? No to na drodze tam, gdzie ja biegłem. Z tamtej strony, z głównej prawie. To on może domkami cię opierdolić. Ale co ja tam kurwa rowerem. Gazowany robi, jak on kurwa z nimi ja jest? Ja rower mam. Żółty. Ty, ale ty masz snajperkę? O, ląduje. Nie ma snajperki. Ląduje jeden. Gazowany jeszcze tam jest. Czuję, że są razem. Kurwa, dwa razy kill wpisałem. Ty, podjedź po mnie. Weź gdzieś środek LV albo kurwa, czekaj. Spróbujemy jeszcze.
A po sumie jak będę środek, to kurwa ja się sam. No jak, skąd on się kurwa wziął tam nagle? No ja pierdolę. Nie wiem. Kurwa, no byłem tam, sprawdziłem, nie? Nikogo nie było, kurwa. Ty nagle mi wybiegł, kurwa. Przecież nie byli we dwóch przyklejeni. Nie wiem, z pizdy konia on się tam wziął, ale okej. Jestem fort, ale to za daleko. Weź spróbuj ich upolować, schowaj rower. No zajebałem go i kurwa i... Nie ma snajperki, mam tylko ten. Zobacz, on może lutuje. Trochę daleko jestem, ale mogę tam podjechać. Kurwa, jak umiem, to trudno jebać. Schowaj rower gdzieś kawałek wcześniej, to będziemy mieli chociaż rower z tego. Kurwa, no to się długo nie pobawiłem, nie? Cieszyłem się, kurwa, że rowerzystę zastrzeliłem i chuj mi z rowerzysty. Ja pitole. Skąd on, kurwa... Stary, patrzyłem na skopie na całą ulicę dookoła. Ja nie wiem, czy on, kurwa, jakiś teleport już używa, ja nie wiem, kurwa, galaretkę ma, czy kichuj. Nawet nie wiem, z czego mnie zabił. Słyszałem i karabin. Ja słyszę karabin. I to tak wyraźnie. A ja dostałem chyba ze snajpera. Myśliśmy, czy w przeciwną stronę? Co? Jak on był? No teraz, się... teraz to już może być wszędzie. No mówię, był tam, skąd ja wracałem, czyli tam do przodu. Na główną prawie. Tam jak na areę byś leciał. Tak wiem, ogarniam już. Jak na kamieniołą. Do przodu. Tą drogą, co on leżał ze zwłokami, to cały czas prosto. Micho zabity, kurwa. Ale też zginąłem. Ja pierdolę. Nawzajem się zabiliście? Tak. Ja tego nie lubię. Co ta pizda tam nagle, kurwa? Skąd on... Kurwa... Ja pierdolim. Szajse! Kurwa, nie dobiegnę tam. W sumie... Wyląduję za pompami, przetnę dwie drogi i jestem przy szpitalu, nie? Mhm. To w sumie jak będę za pompami, to już tak daleko nie mam. Bo się nad fortem, środek fortu się zrespiłem, to se lecę w powietrzu na razie. Ej, ja nie rozumiem, kurwa, ja stamtąd wracałem, no nie było chuja, no. Ogarniam. A jeszcze tak samo był ubrany, jak ten, kurwa, co... U ciebie leżały te zwłoki, nie? Były pod ziemią. Aha. Ty, ale mieli ten sam strój, czaisz? A czarny w jakim jest ganku? Znaczy, Y oni mają, nie? W tak. Gangu. Y-ki. No, a tamten jest WR, no to ja nie wiem, skąd on się tam z pizdy konia wziął, bo wiesz, jeszcze teraz dałem na to, że może się stać tak, że oni byli razem, a ten on był może w ziemi przyklejeni, nie? Ja mówię czarny, a on, no to dwa różne gangi, no to ja nie wiem, skąd on tam się nagle, kurwa... Kurwa. Ej, zawsze, kurwa, na niego się natniemy. Jak nie my na niego, to on na nas. Mhm. No, kurwa, zawsze. Jak jest online, to nie było chyba, no... Nie wiem, coś się czasami chyba zdarzyło, że się minęliśmy i kurwa... Środek LV jestem. Zajebiście. Ja jestem... przy spawnie kadrony, już wbiegam w miasto. 3,5 minuty z 4 góra jestem przy szpitalu. O Jezu, to jeszcze jeden lutek... typek leci. Oho, a drugi biegnie po... Kurwa, drugi biegnie po... Pod tobą. Snajpa. Strzela? Ty strzelał, snajper słyszałem. Chyba do tamtego drugiego. Ty gazowany żyje jeszcze ten chuj? Żyje. Ja go na tabie nie widzę, nie wiem, ślepy jestem. Zwanego nie ma w tobie. Ty, a jak nie, kurde, to... Bierz tamten rower, schowałeś go gdzieś? Typek już... po rower. Wziął już? Tak, widziałem. Lol. Nie, ominął go. A jestem już zaraz przy szpitalu. Półtorej minuty. Minuta. Ty to będziesz lutował, czy co? Kurwa, nie wiem. Przecież ta pizda tutaj będzie... Ze trzech tu będzie teraz biegała nagle. Gazowany jaki miał skin? Mechanika? Tak, mechanik czerwona chusta, no. Ten, aha, ten sam, co te rowerzysta. Mnie. Tak? Tak, widzę. Palcem. To bieg gdzieś, nie, czy helka to jest. To jest helka. Gdzie jest helka? Na szpitalu? Nie, środek autostrady. Lol. Rozwalona. Mhm. W
powtarzam, rozwalona helka środek autostrady. Być może niedługo będzie resp. Ja, to jest zielona czy... Zielona, Maverick. Aha, wow. To można by się pokampić. Pół godziny po wybuchu się pojawia, wiesz? Czasami nawet wcześniej, a inni mówią, że dłużej. Ja raz miałem, że po 20 minutach mi się nawet pojawiła. Przed ryjem. W sensie, zlutował się. Ja nawet tam nie podbiegam, ja tam chcę jakąś broń najpierw gdzieś indziej znaleźć i dopiero tam przyjdzie. Zombie, tylko moje ciało. Czyli on gdzieś pobiegł w drugą stronę, tak? Hafalump? Cztery zabrali mi. A plecak jakiś jest? Mój jest. I tu jest chyba ten Michu leży, kurwa. Jak coś dajcie, nie obronię mam. To jest kurwa zombie. Podjechać pod ciebie, czy nie? Czekaj, zobaczę, czy nie umrę. Mam karabin. Karabin też mam, tylko że nie mam amunicji. Ja mam amunicję i karabin. AK-74, 2 magi, ale zawsze coś zrobię. To możesz po mnie podjechać. Gdzie tego pierdolca widziałeś? W którą stronę on się kierował? On biegł autostradą mniej więcej w naszą bazę, w stronę naszej bazy, jakoś tak. Tak obiegł. Wyminąłem go, gdybyś widział to. Byłem za przystankiem, co nie? Mhm. I był mniej więcej na mojej wysokości, trochę wcześniej. I przeszedł ten przystanek i mnie nie zauważył. Ja się na strzeleca przykleję na ten rower. Wiesz, możemy tam podjechać. Kurwa, no plecak mnie teraz boli, nie? Żeśmy mu wszystko oddali, dobra, dawaj. Jak go kurwa zobaczymy, to ja... Ale to jest AK-74, kurwa, to ile pocisków bym musiał trafić, żeby go zabić. A tutaj był typek, nie wiem, może zobaczyć, czy miał CMR-a czy coś. Gdzie? No to zobacz. To są wszystko typki, czy zombie tyle? Jeden jest typek, ten z przodu. Chuja, tak zlutowany, że nawet dawaj. Gaci nie ma. Bo na kontenerze jednym jest... Go. Tu na prawo zaraz? Tak, na tym, na prawo. Typek tam był. Widziałem, jak wskakiwał. Tu są kolejne zwłoki. A, tu jest dużo zwłok, zobacz. A to tu mogą na stacji, na tym żółtym, widzisz? Ja tu też kampiłem ostatnio. Z Winchesterem. Jak na lewo jest ta helka. Jebać. Jest helka, jest nas goni. Helka? Jej, zabili mnie. Kurwa ma. Jej. Fajnie. Kto to jest? Znowu te chuje? Nie wiem, nie widziałem. Krwawia, mam złamaną kość i potrzebuję painkillera, ale wjechałem do bazy. Jebany. Kurwa, Terminator. Bandaż. Morfina. Painkiller. O Jezu, jak mnie ręka boli teraz. O. Ała. O, WR. No proszę. Gazowany. Gdzie wchodzą? Ze swoją bandą. No, próbowali. Było ostrzeżenie. Do kogo? Do nas? Aha. Player WR Michał. Patrz, czyli gazowany jest czarnym, tak? Nie. No bo ja mam jeszcze napisane, że czarny próbował wejść na bazę. Tak? Czyli jakby byli razem, co nie, jakiś paksik podpisali? Ja nie mam tutaj... A jest, czarny, tak. Czarny tak, i gazowany i jakiś... Może jest też WR, ale nie ma tego niku. Myślę, że to ja jestem, Maksior. Miło. Tak? No, bo a myślę, to bo... napisz, tak? Ja nie nagrywam, o co ci chodzi? Znaczy, ja? Udaj głupiego. Napisałeś? Bo nawet kurwa nie mogę rozpomnieć, gdzie to było. Pisałem. Lol, mogę wziąć bloodbaga. Kurczę, ale magia. Wiesz, ja bym teraz nie wyjeżdżał za bardzo z bazy. Właśnie wyjedźcie, zabiję chyba.
strzały. Strzały? No, ty też je słyszałeś? No, u ciebie. Twoje słyszę. Praktycznie zawsze twoje słyszę. A dźwięk mam na 50%. We forcie ktoś strzela. Akacz. Migrant. A Danikus? Co Danikus? No co, czy coś? Mm. Cisza i spokój. A znowu bez kontaktu. No jest to. Ale się napierdalają. No. Ładnie. Ktoś z garanta nie może. O dobra, oni odlecieli, bo kogoś zabili. Tu jakiś lód. Ej, to wyjedź tym rowerem po mnie. Stary, takżem szybko leciał, że żoch nie wiedział, co się dzieje. To ja Dodo podlecę. No właśnie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wyjdź na autostradę. A ja łódką mogę przypłynąć, bo łódkę widzę. A czekaj, czy ma silnik. No właśnie. A czekaj, ona jest w takim miejscu, ona nie jest na spawnie, więc może mieć silnik. Poczekaj, ja popłynę do niej. Kurwa, przypłynę do tyłu bazy. Oddawać mi rower spod bazy, a to nie on przecież. A już się pizgają. O kurczę. Ej, to nie jest fort. To jest przed fortem, tam mniejsza miejscowość. A, dobra, już wiem, która. Za czerwonym mostem. Mhm, ogarniam. No, chyba będę pływał tą łódką. Powiadasz? Bo ona po drugiej stronie zawsze cumuje. Ona stoi tak, jakby ktoś mi popłynął i miał wyjebane na nią. Aha. To ja sobie ją podróż kontynuuję. O, gazowany umarł. O, Isis go zajebało, jak ładnie. No. Lubię to. Ładnie Isis. Gazowany umiem logać. Uwaga. Mam silnik, mam wszystko, klikam K i kurwa płynę. Płyń tutaj. Tylko mam jeden na 60 benzyny. No kurwa jebana. Dobra, płyń tak daleko jak potrafisz. No nie dopłynę, nie mogę odpalić w ogóle. Serio? No nie. To podlecieć? Okej, okay, kanister mijałem. Tylko stacji nie mam, kurwa no. Stacja jest u góry. Za wysoko. Jakbym biegał, to kurwa to szybciej do bazy dobiegnę. No ziomek tu jeszcze koło mnie, o Boże. Chyba też Bambi. Podlecieć? Nie, właśnie Dodo nie ryzykuje, jak oni teraz latają. Oni chyba trzech strzelców mieli, ja się nie mylę. Nie wiem, ja po prostu napierdzielałem do bazy. Tym rowerem. A w sumie Dodo jest wszędzie, jak chcesz. Na głównej wylądujesz, bo ja będę już koło kamieniołomu, jak ty będziesz ten... Nie wiem, czy się opłaca, ale... Poczekaj, naleję. No i się sprzedałeś teraz. No w dupę, już to mam. The fuck? To coś się kurwa spierdolonego dzieje. Ach, nieważne. Kurwa, a lecisz czy jedziesz? Lecę. Dobra. Słuchajcie, to tu zakończymy odcinek. Chyba szkoda, że ta łódka, tą łódką byśmy może coś porobili, ale jak oni helkom, to dobry materiał do filmu. Jak z helka rozdupca albo na odwrót. Albo tak z tego, ze statku i zestrzelić, o kurwa. To było przepiękne. Dobra, tak więc kończymy. W kolejnym odcinku może wybierzemy się do Los Santos, zobaczymy LV, widzicie jak się zakończyło, były i kille, były i ofiary, czyli my. Kurwa, jak ten rowerzysta by sam tam był, byśmy zlutowali, zajebali, pojechali.
A ten kurwa z utopi się z dupy kurwa wyjął i tyle, nie? O, tam jest miejsce na G w Dodo? Tak. To ja na G wsiądę. Jedno jest miejsce. Już se startuj. On w powietrzu wsiądzie. O kurwa, chyba nie, coś się zajebał w akcji. No kurwa, co ty robisz? Śmigło sprawdzasz. Ty popierdoleńcu, no kurwa, krzywy chuju. No co dobra, ty tańczysz? Zostaw, niech pójdzie. Niech pójdzie, kurwa, proszę. Zestrzelam nas 6 razy. No jaki zjebany, musiał mi podjechać. Dobra, trzymajcie się, cześć, papa.